Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Za chwilę zobaczycie fragmenty streama, który rozpoczął nasz fundacyjny program Data Detox, program pracy samemu nad sobą. Z tego filmu dowiecie się, na czym polega ten program, czym się różni od innych metod pracy nad sobą, pracy terapeutycznej, psychohigienicznej, psychoedukacyjnej. I będziecie mogli jeszcze rozważyć dołączenie się do tego programu. On dzisiaj ruszył, jest długoterminowy, nie wiemy ile potrwa, przynajmniej rok. I nie będziemy robili dalej naborów. Natomiast jeszcze do końca kwietnia można się dołączać, ponieważ każdy moduł trwa miesiąc i po prostu jeszcze przez 2 tygodnie będzie można nadrobić, jeśli ktoś przyjdzie później niż dziś, będzie można nadrobić materiał. Później to już będzie raczej niemożliwe, bo będzie tego po prostu za dużo. Tak więc jeśli spodoba Wam się to, co zaraz zobaczycie, co zaraz usłyszycie, to zapraszamy do naszego programu. Przepraszam, kotek próbuje na mnie wejść. To zapraszamy do tego programu. On jest prowadzony w formie grupy na Facebooku. Grupa nazywa się DD Detox, program pracy samemu nad sobą. Informacje o nim znajdziecie też na fanpage'u fundacji. Przekierowuję też na koniec tego filmu, jeśli ktoś to ogląda na YouTubie, i daję link w opisie. Program jest płatny, 30 zł miesięcznie, czyli 30 zł za jeden moduł. Oprócz tego osoby, które biorą w nim udział, będą mogły mieć konsultacje ze mną albo z Heleną, z Małgorzatą Heleną Markowicz. One są płatne zależnie od formy. Jeśli są to konsultacje pisane, to 50 zł za godzinę. Jeśli to są konsultacje wideorozmowa, to 100 zł za godzinę. A jeśli umożliwisz, zgodzisz się udostępnić zapis takiej rozmowy naszej, oczywiście bez podania Twoich danych, bez pokazania Twojej twarzy, z lekko zmienionym Twoim głosem i z wycięciem takich szczegółów, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji Ciebie, czyli takie zanonimizowane nagranie pozwolisz udostępnić na naszym kanale, to wówczas godzina takich konsultacji kosztuje 75 zł. No i co, zapraszam do obejrzenia filmu, zapoznania się z koncepcją programu. Jeśli ktoś nie zna mnie i Fundacji Przemocni, to też po prostu będzie miał okazję zapoznać się trochę ze mną. I tak jak mówię, do końca kwietnia jeszcze można się dołączać do naszego detoksu. Dziękuję bardzo. Więc fajnie by było zacząć od dzień dobry, nazywam się Anna Lachowska. I Remigiusz Wróbel, dzień dobry. Fundacja Przemocni. Zaczynamy długoterminowy program pracy samemu nad sobą, DD Detox. To jest program, który już robiliśmy w fundacji. W wersji beta. I tylko w liczbie 3 modułów. Tak. Teraz jest przygotowany długi, bardzo rzetelny program. Na czym on będzie polegał i czym się będzie różnił od innych możliwych programów, nie wiem, 12 kroków dla DDA, terapii DDA, terapii grupowej, terapii indywidualnej i tak dalej. Przede wszystkim nasza metoda pracy różni się od innych tym, że prowadzący nie są transparentni. Jesteśmy absolutnie... prowadzący są transparentni. Zazwyczaj jest to wymaganie wobec terapeutów i innych pracowników związanych z higieną psychiczną. My tej zasady się nie trzymamy. My mówimy na swoim przykładzie. Ja z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym, pedagogiem.
Nie jestem terapeutą, nie obowiązują nas takie zasady. Ja wprowadziłam tej fundacji, zbudowałam tę fundację na metodologii, którą bardzo rzadko się stosuje lub się nie stosuje, a mianowicie na bliskości, otwartości i transparentności. Opowiadam, tłumaczę psychologię, szczególnie różne psychologiczne pułapki na własnym przykładzie i na przykładzie bliskich mi ludzi, doświadczonych sytuacji. Podobnie robi Helena, druga prowadząca ten program, która również opowiada na swoim przykładzie. Niewiele mamy tajemnic, niewiele mamy do ukrycia. To z naszej prywatności, co chcemy ukrywać, to się dzieje w naszych domach. I tyle, natomiast porozmawiać o tym zawsze jesteśmy gotowi. Często szokująco. To jest jedna różnica. Druga różnica jest taka, że nie będziemy pracować w bardzo takim uporządkowanym systemie. Nie. Będziemy pracować w systemie bardzo naturalnym, spontanicznie. A więc nie jest tak, że w środę o 16 na przykład są zajęcia z detoksu. Tylko i ja, i Helena robimy streamy. Kiedy je robimy? I można przyjść bezpośrednio, czy od razu na streama, można go sobie obejrzeć później. Część materiałów dostajecie udostępnionych od razu, zanim zacznie się moduł, a część pojawia się właśnie w formie streamów, w formie filmów również, wtedy, kiedy je wrzucimy. Dlaczego ja uważam, że to jest dobre? Dlatego, że to jest znowu naturalne, blisko życia. Prowadziłam program Depresja Kickstarter na przykładzie swojego ogarniania się fizycznie z depresją. I bywało, że ja nie byłam w stanie na przykład poprowadzić streama wtedy, kiedy powiedziałam, że go chciałabym poprowadzić. I to też jest ludzkie. Zdejmuję prowadzącego z piedestału, a więc nie psuję ludziom humoru, po prostu. Wizja zdrowia psychicznego w wydaniu mainstreamu jest taka, że ciężko dorównać w ogóle wyobrażeniom o tym, jaki powinien być człowiek zdrowy psychicznie. A tymczasem człowiek zdrowy psychicznie to jest człowiek, który ogarnia się ze swoimi wyzwaniami i idzie do przodu. Rozwija się i jest szczęśliwy. I tylko tyle. Dużą częścią detoksu będzie właśnie rozprawianie się z pułapkami. I tu jest bardzo ważny przykład nas. Nie tylko mój i Heleny i Remka, ale będą też przyłączały inne osoby z fundacji, na przykład Łukasz, jak sądzę, którego widzę właśnie w komentarzach. Dlatego, że to, co się przerabia na terapii, to jest de facto teoria. Na terapii rozmawia się o tym, co jest w programie przewidziane oraz o tym, co klient, co pacjent jakby dla siebie z tego wziął, zrozumiał i potrafi o sobie porozmawiać. A my zastosujemy właśnie dzięki tej transparentności, damy bardzo dużo przykładów pułapek i opacznego rozumienia różnych rzeczy. Tak jak Remek powiedział właśnie z tymi emocjami, że myślał, że zdrowy człowiek nie ma negatywnych emocji, co jest oczywiście nieprawdą, to znaczy, bo ma. To znaczy, właśnie chciałem powiedzieć, że zdrowy człowiek nie ma negatywnych emocji, ale właśnie to jest inaczej i w ogóle zupełnie należy to zdanie zrozumieć niż ktoś po prostu, kto mnie nie zna, kto nigdy ze mną o tym nie rozmawiał, po prostu mógłby je zrozumieć, tak? Brak negatywnych emocji, to znaczy, że nie rodzą się w tobie konflikty, na przykład.
które, jak już oczywiście wiemy i o czym mówiliśmy w wielu poprzednich live'ach wprowadzających do programu DD Detox, są to konflikty, które rodzą się z przedłużenia zupełnie zbędnego emocji, które do nas przychodzą. Emocje to są te impulsy, tak, które trwają tam powiedzmy kilkanaście sekund i one oczywiście są, ale czy stwierdzić, że emocje są negatywne czy pozytywne? Nie, one są neutralnymi bodźcami, tak? A emocje negatywne to trochę powiedziane jest nieprecyzyjnie. Są to takie stany duchowe, z którymi my jakkolwiek czujemy się źle i nam ciążą i sprawiają, że doprowadzają do braku przepływu pozytywnej energii i koniec końców muszą w rezultacie przynieść jakiś konflikt w nas wewnątrz, a potem na zewnątrz i tyle. Mhm. Tak więc będziemy de facto zataczać koła, takie spirale wokół tematów. Na tyle, na ile dana osoba będzie gotowa coś sobie przepracować, na tyle przepracuje, po czym program będzie wracał za jakiś czas do tych samych zagadnień, ale już głębiej, już bardziej szczegółowo, trudniej. A musimy wracać do tych samych zagadnień, bo zwracasz uwagę na różnicę między teorią a praktyką, tak? Teoria to jest ten piękny, krystalicznie czysty obraz tego, jak powinno być i co, i my się tylko o nim mamy dowiadywać w formie tekstowej, czy wizualnej, czy poprzez rozmowy, jak świat powinien być pięknie skonstruowany, jaki powinien być pozbawiony jakichś zbędnych utrudnień, no nie, no cała w ogóle filozofia wychodzenia z tego też, ją też wyłożymy. Bardzo stawiamy na uświadomienie, pracę, zwał jak zwał, z tak zwaną mroczną stroną. A więc my się bardzo śmiejemy, bardzo nie lubimy, nie uznajemy tak zwanych pułapek duchowości. Ostatnio miałam perwersyjną przyjemność oglądania jakiegoś pana na TikToku, który tonem miną mistrza Zen nagrywał krótki filmik o tym, że należy ci się wszystko co najlepsze, zasługujesz na wszystko co najlepsze, życzę ci wszystkiego co najlepsze, bo zasługujesz na wszystko co najlepsze, kocham cię. No my nie jesteśmy tacy fajni, my nie jesteśmy tacy mili. My mówimy, zasługujesz na to, na co zasługujesz. Dostajesz to, co wywołujesz. Spotykasz to, co jest ci potrzebne. To nie jest spa dla duszy. To jest terminarz u czarownicy. Więc będziemy grzebać głęboko, bez znieczulenia i na twoją odpowiedzialność. Dlaczego na twoją, a nie na swoją? Ja za siebie jestem odpowiedzialna, za to, co robię, jestem odpowiedzialna i za to, jak wygląda ten program, również jestem odpowiedzialna. Ale jeśli ty nie jesteś gotów, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie w tym programie, to będzie strasznie bolało. Zasadniczo, jeśli jesteś w stanie ją wziąć, to też będzie bolało, ale do przeżycia. Będziemy wtedy współpracować nad tym, żebyś to zniósł. Jak będziemy pracować z tą mroczną stroną? Będziemy omawiać różne beznadziejne rzeczy, które zrobiliśmy i które wy zrobiliście. Najbardziej przypałowe sytuacje, w jakich się znaleźliście dzięki własnej mądrości. Poznacie moje przypały. Tak głupie, że czasami ja się zastanawiam, czy ja naprawdę istnieję, czy nie jestem przypadkiem postacią fantazy. To jest oczywiście żart. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy mam psychozę, czy nie. I
Na to często nie ma miejsca. Lub nie przychodzi nam do głowy w procesie terapii, żeby o tym opowiedzieć. Opowiadamy o tym, co się dzieje na bieżąco. Albo właśnie o tym, co powinno się zadziać, do czego zmierzamy. Tak. Zupełnie nie przepracowując jakkolwiek swojej przeszłości. Aha, czyli żyjesz wyobrażeniami, tak? O swoim życiu dotychczasowym zapominasz. No to tak nie działa. Wiem z własnej terapii, że czasami głupio jest się przyznać terapeucie, co się odwaliło, delikatnie mówiąc. Mamy tendencję w trakcie terapii do traktowania terapeuty jak dorosłego, a siebie jak dziecka, w związku z czym nie przyznajemy mu się do różnych, co grubszych sytuacji. Albo na przykład do tego, że po raz kolejny wróciliśmy do toksycznego partnera. Czy też kolejny raz zapiliśmy, czy coś. Jeśli prowadzący nie mają problemu z tym, żeby pokazywać wam swoje przypały, to i wam będzie łatwiej. Kolejna rzecz to, że my nie pracujemy żadną szkołą. Nie prowadzimy terapii w gruncie poznawczo-behawioralnym. Nie prowadzimy terapii krótkoterminowej, interwencji kryzysowej i tak dalej. Nie jesteśmy psychoanalitykami, ani nie stawiamy na żadną inną wąską specjalizację, którą ktoś wymyślił, ktoś opracował, a ja ją kopiuję i wdrażam. Psychologia i dziedziny pokrewne, bo nie należy ekstrahować psychologii od innych nauk od człowieku. Mamy od biologii, od antropologii, od filozofii, od historii, od języka. Ja się tym pasjonuję od zawsze. Pierwszą książkę Freuda przeczytałam, będąc jeszcze w podstawówce. Zrobiłam w tym kierunku studia, zrobiłam własną terapię. Szukam, grzebię, pracuję. I czuję się na tyle człowiekiem pełnym, że łączę te wszystkie dziedziny. Bo też głupie byłoby uważać, że można je rozdzielić. Bardzo atakowany Jordan Peterson jest często atakowany właśnie za to, że on łączy, kiedy tłumaczy cokolwiek, przekaz antropologiczny z filozoficznym i z neurobiologią na przykład. Niektórzy nawet przypisują mu, że on nie wie, co mówi, jest chory psychicznie, bo to jest bełkot, bo to w ogóle on skacze po wątkach. To jest bardzo zawężony sposób patrzenia. Nic nie jest w rzeczywistości, w tym wszechświecie oderwane od wszystkiego innego. Dlatego nie będziemy jechać cały czas psychologią. Będziemy na przykład, powiedzmy, mieli lektury. Tak jak w szkole były lektury, tak lekturami naszymi będą różne filmy, różne utwory muzyczne, różne wątki z książek współczesnych i dawnych. Na przykład będziemy się bardzo wyżywać na postaci młodego Wertera. Będziemy się na nim wyżywać dotąd, aż zrozumiemy, że nikt nie zaszkodził psychice. Współczesnych i nie tylko współczesnych Europejczyków tak bardzo jak młody Werter. Romeo i Julia jeszcze zrobili trochę złego. Ale Werther jest po prostu dla mnie czarnym charakterem numer jeden, który namieszał nam w głowach i do dziś pokutuje w nas przekonanie, że miłość musi boleć, że miłość to cierpienie, że miłość prowadzi nieodwołalnie do katastrofy, że prawdziwie piękna miłość to jest taka miłość, w której ktoś się dla ciebie zabije. Tak, że prawdziwie piękna miłość jedyna prawdziwa miłość to jest
niekończący się spacer po linie nad jakimiś piekielnymi czeluściami. Tak, po prostu. I przez to w dużej mierze my, przeżywając dramaty w jakichś kompletnie toksycznych, szkodliwych relacjach, myślimy, że przeżywamy miłość. I że miłość ci wszystko wybaczy. Tu inny tekst kultury, tak? Więc będziemy szukać wątków, które w kulturze, w historii narobiły bałaganu w naszej wspólnej jaźni. Będziemy analizować teksty kontrowersyjnych artystów, szczególnie Marilyna Mansona, bo to jest człowiek, który... Nawet nie tyle kontrowersyjnych, co po prostu... Ja zrobiłam minę. W większości niezrozumiałych. Aha. Tak, zrobiłam minę do tego. Dla mnie ten człowiek jest kompletnie niekontrowersyjny. To jest po prostu całkowicie człowiek... zrozumiały. Tak, to jest człowiek, który przeszedł z piekła własnego ja do ładu i szczęścia własnego ja i w jego tekstach to jest bardzo widoczne. Do kanonu naszych lektur będzie należeć South Park, Gotowe na wszystko, tak z filmów, My Name is Earl, Harry Potter, przy czym wolałabym, żeby to była książka, a nie filmy lub nie tylko filmy. I te rzeczy już możecie sobie zacząć przygotowywać. Możecie szukać, gdzie je można zobaczyć w internecie, bo to będzie taki właśnie kanon, do którego będziemy się odwoływać, kiedy będziemy mówić o jakimś rodzaju neurotyczności, to będziemy na przykład mówić Brie Van de Kamp z Gotowych na wszystko. I to Wam powie bardzo wiele. To Wam powie więcej niż jakakolwiek definicja. Więc im szybciej wchłoniecie te rzeczy, tym łatwiej Wam się będzie poruszać nie tylko jako odbiorca, ale też jako nadawca. Dlatego, że Wy będziecie w dużej mierze autorami tego, co się tutaj dzieje. Bo tak jak jest napisane w tych pytaniach wstępnych do grupy, ja mówię, że tu nie można publikować. Ale to nie znaczy, że tu nie będzie rozmowy. Tu będzie rozmowa cały czas, a towarzysko będziecie mogli za jakiś czas się dostać do grupy fundacyjnej i tam publikować, co chcecie. Natomiast tutaj nie będziemy publikować, nie będziecie publikować po to, żeby nie robił się chaos, tylko żeby jednak program miał swój kształt. Paulina mówi, że roki zajęło, zanim powiedziała to, czego się wstydziła terapeucie. Ja swojej terapeucie nie wszystko powiedziałam, czego się wstydziłam. Ja sobie sama musiałam przepracować, dlaczego ja jej nie chciałam powiedzieć niektórych rzeczy. Stąd ja bardzo dobrze wiem, co się może po prostu dziać na nie. Dlatego uważam, że forma, w której my pracujemy, jest o wiele bardziej dająca poczucie bezpieczeństwa w tym, co się mówi. Ale z drugiej strony ona ma też pułapki. Te pułapki to są takie, że ludzie się bardzo do mnie zbliżają i często zaczynają ode mnie oczekiwać tego, co im każe oczekiwać ich DDD. A więc toksycznej lojalności. Przykład. Mieliśmy w grupie osobę związaną z ruchem LGBT. Okej. Wspieraliśmy ją we wszelkich jej zmianach, działaniach, układaniach sobie życia bardzo. Ale nie wsparliśmy jej w ataku na kogoś, kto dał serduszko pod głupim jakimś takim, można powiedzieć, homofobicznym czy transfobicznym jakimś wpisem czyimś czy komentarzem. Gdzieś tam dał, w ogóle nie u nas na grupie. No i osoba ta postawiła sprawę jasno. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I do mnie, Lachowska, wybieraj.
albo ja, albo ten śmieć. Żaden śmieć. Człowiek, którego znam długo, który przeszedł u mnie bardzo duży proces i który nieszczególnie się zastanowił nad tym, jakie znaczenie ma serduszko. Jego ten wpis śmieszył. Wpis był głupi, po prostu nic ważnego. Absolutnie do tej osoby nic nie miał i można było porozmawiać. Ale tej osobie się odpalił... Wiecie co, sorry, zaplątałam się w jakieś jeżyny. Odpalił się skrypt ofiary i ona natychmiast żąda ukarania kata, bo ona widzi kata tam, gdzie go nie ma. Ona nie będzie rozmawiać, bo o niektórych rzeczach się nie rozmawia. Bo ona gdzieś musi dostrzec kata. Tak. W jednej albo w innej osobie, ale kat istnieje. Tak. Zawsze istnieje. Tak, jeśli jesteś z przemocowej rodziny, to kat istnieje. Uważaj, uważaj, uważaj. Kat jakiś musi być. I jeśli jesteś przyjacielem, jeśli jesteś bliski, jeśli chcesz dla kogoś dobrze, to musisz go wesprzeć w wojnie z katem. A ja nie wesprę nikogo w wojnie. Ale właśnie też o tym mówiłem. To jest dobry przykład na to, jaką realizację mogą przybierać no nie emocje, bo to już powiedziałem, to nie jest precyzyjne określenie, tak? Ale te negatywy w naszym życiu. Ktoś ma w sobie konflikt ze światem, i z tym światem nie chce wchodzić w dyskurs, który jest jedyną efektywną metodą działania. Więc ponieważ ta osoba ma w sobie konflikt, można być może nie będzie to widoczne przez większość czasu, ale to w końcu wyjdzie. Jeżeli tego nie było widać prawie wcale, no to to ujawnienie się tego wewnętrznego konfliktu będzie przypominać erupcję wulkanu śpiącego od kilkuset lat. I to jest konflikt, który mówi bardzo jasno. Chcę podzielić świat dokładnie taki sam sposób, w jaki mnie chciano podzielić. Mhm. Wbrew mojej woli. Więc to teraz będę się mścić. Konflikt istnieje zawsze. No i to się zazwyczaj odbija, ma się odbić na mnie, ponieważ wiele osób robi na mnie przeniesienie ze swojej matki. Wiele osób ma nieuświadomione, i żeby to było jasne, nieuświadomione wymagania wobec mnie, jak małe dziecko wobec matki. I... Albo wręcz uważać się za osobę... Zobowiązaną? Nie, wiesz co, to nie chodzi o zobowiązanie, tylko jak to się mówi, chcę być zbyt blisko ciebie, to znaczy jest takim psychofanem twoim, jak się mówi, że się spoufala. Aha. O. I o ile ja mogę wejść w bardzo bliskie relacje, o tyle ja sobą nie daję zarządzać w relacjach, to po pierwsze, po drugie, jeśli widzę, że ktoś ma problem, to ja mu wskazuję, co on powinien z nim zrobić, jeśli przyszedł do mnie po pomoc, tak jak wy. A więc mówię, porozmawiaj z tym, idź na taką terapię i tak dalej. I często są bunty. Bo ja miałam pomóc, a nie pomagam. A wykorzystywanie mnie do tego, żebym realizowała twój program DDD, program w sensie skrypt, to co ty wyniosłeś z domu, żebym ja się w to wpasowała, to nie jest żadna pomoc. To jest właśnie dysfunkcja, którą przyszedłeś tutaj pożegnać. Jeszcze raz powiem to, co mówiłem wielokrotnie w ciągu tak naprawdę ostatniego roku. I to jest jedna z absolutnie najważniejszych, kluczowych rzeczy i w jakimś sensie najcięższe. Kiedy zaczynasz się buntować, to w tym momencie, kiedy chcą tobą rządzić złe emocje, zawiść, chęć zemsty,
ten skrypt ofiary. Koncepcja buntu w ogóle. Tak, ten cały ocean niezrozumienia. To jest ten moment, w którym powinnaś niejako wyjść z siebie i dokładnie tę sytuację zobaczyć w schemacie, o którym słyszałaś, o którym mówiłaś tak wiele razy. Co mam na myśli? To mam na myśli, że osoby dysfunkcyjne najczęściej pracują nad sobą i zgadzają się z kimś, kto jakkolwiek, można powiedzieć, je prowadzi do pewnego momentu, aż w końcu natrafi się wspólnie na taką zadrę, że nie do pomyślenia jest dla tej osoby dysfunkcyjnej, która przechodzi przez proces autoterapii. Nie do pomyślenia jest dla niej, że mogłaby zareagować inaczej, bo na pewno, ale to na pewno, i ona to wie, jest święcie przekonana i do końca życia będzie w to wierzyć, w tej sytuacji musi zareagować buntem, bo zgadzałam się ze wszystkim do tej pory, nawet czasami miałem wątpliwości, ale teraz to już na pewno tak nie jest. To po pierwsze, teraz to nie już będę. Na pewno tak nie jest, a po drugie, nie może być tak, że Anka ma zawsze rację, bo my jesteśmy koleżanki. I ta transparentność, o której mówiłam jakiś czas temu, transparentność terapeuty chroni ciebie i terapeuta przed tym, ponieważ on nigdy nie zszedł z tobą w bliskość. On jest dla ciebie niewiadomą. A ja wchodzę. Ale ja cię nie będę chronić przed tobą. Ja cię nie będę chronić przed brakiem twojej dojrzałości. Bardzo możliwe, że opuścisz detoks, wielce wykorzystany na 30 zł miesięcznie, i będziesz bardzo żałował, że mnie poznałeś, ponieważ ja traktuję ludzi jak dorosłych. I chociaż pracuję z dorosłymi dziećmi, to pozwalam ćwiczyć dorosłość. A więc świadomość, że jesteś w 100% odpowiedzialny za to, jak się zachowujesz. I albo masz tyle hamulców, żebym ja później chciała jeszcze z tobą rozmawiać, jak ci odwali, albo nie masz tych hamulców i przegniesz tak, że rozmawiać nie będziemy. A ja jestem, i Helena również, strasznie trudną osobą do przestawienia. W zasadzie wydaje mi się, że próby są bezcelowe. Więc tylko od ciebie zależy, co zrobisz z tym, że nie możesz mną manipulować. Jeszcze chciałem, myślę, trochę uzupełnić to, co zacząłem kilka chwil temu. I o tym też mówiłem na którymś z poprzednich live'ów. Osoba dysfunkcyjna zawsze znajdzie wymówkę dla swojego buntu i gówniarskiego zachowania. Kiedy stwierdzi, że dalej to ona już po prostu nie będzie szła. Dorosły człowiek, zdrowy człowiek, spójny, któremu zależy na własnym szczęściu i efektywności i sprawczości, jeżeli napotyka na taki element, który mu się nie podoba, to on go zostawia i omija go, odłącza się. I okej, można stwierdzić na spokojnie, tutaj nasze drogi się rozchodzą, ja dalej nie chcę w to iść, z jakiegokolwiek powodu. Albo ja potrzebuję się wycofać na jakieś 2 tygodnie, miesiąc, również. Się zastanowić w ogóle, co się dzieje. Tak, i tutaj mówimy o osobach, które przechodziły jakikolwiek progres duchowy, tak, mając kontakt z fundacją. No tylko, że chyba takich przypadków to mieliśmy, nie wiem, można chyba je policzyć na palcach jednej ręki, jak to się mówi. Natomiast awantur, dramatycznych odejść, szkalowania jeszcze długo po tym, kiedy zerwało się formalny kontakt z fundacją. I my już zapomnieliśmy o istnieniu tej osoby, tak. A ona nie zapomniała. Tak, było co niemiara. Zasypia z moim obrazem pod powiekami codziennie. I teraz ja sobie zdaję sprawę, że te emocje są tak silne, że
że ta osoba nie potrafi myśleć o danej sytuacji bez emocji i... nie jadąc starymi przyzwyczajeniami. Tak, jasne. dokonuje racjonalizacji swojego gówniarskiego zachowania. Bo potem obsmarowuje członków fundacji w prywatnych wiadomościach. Na nas, swoich własnych uczuć, a więc na przykład agresji. Ja się dzisiaj dowiedziałam, że osoba, z którą nie rozmawiam od kilku miesięcy, pisze do różnych osób, że ja jestem agresywna i coś jej robię, a ja po prostu, ja się nie zajmuję tą osobą, tylko i wyłącznie. Więc to jest właśnie przykład projekcji. Ja przestałam z kimś rozmawiać, bo widzę, że się nie można dogadać. Ona jest wściekła, ona mi nie może tego wybaczyć, ona ma ochotę po prostu mnie rozszarpać lub obrzucić jakąś kupą. Więc piszę do ludzi, że ja mam postawę agresywną, bo ja nie chcę z nią... Ja jej nie chcę przeprosić. Nie mam za co. Ale tak, ja mam postawę agresywną, bo nic nie robię. Znaczy, ona by chciała, żebyś ją przeprosiła za prawdę. Tylko, że to jest prawda, której ona za prawdę nie uważa. Tylko za urazę majestatu. A co najciekawsze, to jest osoba, która pisze do osób, które też już zerwały z fundacją. Więc co ten człowiek robi? Toczy wojnę. Tak, toczy wojnę. Szuka mi wrogów. Jednoczy się z ludźmi, którzy potencjalnie będą moimi wrogami. I to jest fajny człowiek, który ma bardzo duży potencjał. Mógłby wieść życie przepełnione szczęściem, bliskością. Nie tworzeniem sobie dodatkowych wrogów albo zostawianiem po prostu ich gdzieś w przeszłości. Mm-hmm. Nie. To jest osoba, która... No, ja to widzę po prostu w internecie. Ogrom swojej energii oddaje po prostu walce. Tak. Poświęca jej. I więc jest dla niej naturalne w ogóle, że to jest naturalna reakcja. Więc samo to, że ja z nią nie wchodzę w walkę, jest dla niej tylko jakąś inną taktyką walki. Tak. Więc... Bo znowu, kat musi być. Bo kat musi być. Wróg musi być. Jak jest wróg, to on na pewno walczy, no bo przecież to jest wróg. Tak, więc ja po prostu wymyśliłam sobie absolutnie perfidną metodę ataku, polegającym na... W ogóle się nie zajmowaniu tą osobą. To jest projekcja. Ona atakuje, więc ja też na pewno atakuję. I przez pierwszy miesiąc detoksu będziemy się uczyć o tym, jak nasze skrypty się o nas upominają, jak podstępnie. I ja posłużę za przykład głupiego Jasia. Ja mam przepracowane wszystko, poza związkami. Ja mam za sobą 3 tak makabryczne związki, że to jest po prostu nie do wiary. Mi samej jest trudno uwierzyć, że ja mogłam być aż taka dysfunkcyjna, aż tak zaburzona, żeby się w ogóle wiązać z takimi facetami. Bo każdy z nich ma straszne problemy ze sobą i to takie raczej, z których już nie wyjdą. I ja jestem aktualnie świetnym przykładem, ponieważ o ile Remek sobie przepracowuje różne skrypty DDA, to ja sobie przepracowuję przy nim traumę związaną ze związkami. I on mi nie przetłumaczy, kiedy się w czymś nie zgadzamy, kiedy jemu DDA się odpali, to on mi nie przetłumaczy, że on nie musi powielać cudzych skryptów DDA, skryptów DDA, aż po sam kres takiego skryptu. Czyli aż po absolutny upadek. Bo ja mam wizję, że po prostu z tego się nikt nie podnosi. Z tego się nikt nie otrząsa. I nie ma możliwości po prostu, żeby on się otrząsnął. Więc kiedy mamy tak zwane dla mnie dramatyczne awantury, to dla Remka mamy trudne rozmowy, które do czegoś prowadzą. A dla mnie to jest koniec świata i ja zachowuję się jak kretynka. I w temacie jego DDA ja mogę mówić najmądrzejsze rzeczy. Ale ja nie uwierzę, że to, że w ogóle coś ja mówię, ma jakiś sens.
Bo przecież wiadomo, co się dzieje z DDA. Oni po prostu demolują swój wszechświat i siebie. I on musi, nie musi, ale chce zaskakiwać się kimś w ogóle zupełnie innym zachowaniem, że ja w końcu stwierdziła, że no nie, no ta moja bajka jest kompletnie niedorzeczna w tej sytuacji, tak? To znaczy, ja naprawdę już nie mogę widzieć wrogości u faceta, który wstał wcześniej, napalił w piecu, dał mi kawę, zrobił mi masaż, na dzień dobry mi pocałował i zapytał się, co mi się śniło, po czym powiedział, co już jest zrobione i co będziemy dalej robić, tak? Ja oczywiście i tak potrafię się obudzić, po prostu tak, co ty robisz, co ty robisz, ty w ogóle wariatkę za mnie robisz, tak? No ja rok temu się poirytowałem ogromnie, kiedy grzebałem przy piecu, starając się na siłę w nim rozpalić, co mi zupełnie nie wychodziło. A Janna podeszła do mnie z ciastkiem, tak? Chciała po prostu... poczęstowała mnie ciastkiem, tak? A ja co? A mi odpaliło, bo przecież... Anna to kobieta, jeżeli Anna to kobieta, to Anna jest też obrazem mojej matki, tak? Która... z którą teraz na szczęście mam bardzo dobre relacje, ale która też jako osoba dysfunkcyjna, nieświadoma tej psychologii, w swoich gorszych okresach stosowała tę metodę zwaną po angielsku push and pull, tak? Czyli kiedy ja czegoś potrzebowałem, to mnie odpychała, z kolei kiedy już godziłem się na pozostanie samemu, to wtedy przychodziła do mnie z workiem prezentów. I tutaj odezwał się po prostu we mnie z ogromną mocą ten obraz. Ja się bardzo zdenerwowałem. Tak, to było na czułość. Tak, w ogóle. Bo czułość nie może być szczera. I próba upupienia. I próba rządzenia moim życiem. Że mam teraz jeść. I, tak. I cały w ogóle. Cała historia życia się uruchamia. Ale to jest drobna rzecz. Ty akurat ją często przywołujesz, ale to jest drobna rzecz. Jedna z drobniejszych oczywiście. I mi oczywiście też się uruchamia cała moja historia życiowa. I jak wczoraj się kąpałam, właśnie już po bardzo fajnym, chociaż bardzo trudnym dniu, a wcześniej po dwóch dniach ciężkich rozmów, które ja uważałam za awanturę, to po prostu zobaczyłam siebie znowu jak takiego sybiraka, który wraca ostatkami sił przez takie właśnie przedwiosenne jakieś pustkowia i ma po prostu takie PTSD, że może się nic nie dziać, a on żyje po prostu w Zombielandzie. Ja w ogóle chciałem zapytać, bo to jest, mówię, powiedziałem już, to jest ogromnie kluczowe. I to jest jedną z najcięższych w ogóle rzeczy w pracy nad sobą. To znaczy, kiedy każdy powinien wiedzieć, o co chodzi i umieć rozpoznawać te sytuacje. Jest wszystko ok, jest wszystko gładko, jest wszystko pięknie i szczęśliwie. I coś się pojawia i wybuchamy. Wybuchamy czym? Pojawia się emocja, ale to, czym wybuchamy, to wylewa się z nas dramatyczna wizja świata, jakichś relacji, w których jesteśmy, którą my trzymamy w sobie i która nas od środka niszczy. I nagle wybuchamy pretensjami, jak możesz tego nie dostrzegać, że mi robisz krzywdę. Jak to się dzieje, że nie wiem, jesteśmy w relacji, a cały czas dochodzi do takich rzeczy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, o czym nie rozmawialiśmy do tej pory, coś, czego, o czym baliśmy się powiedzieć, czego się wstydziliśmy, tak? Nie przepracowaliśmy tego. Nie rozwiązaliśmy konfliktu, bo nie wyszliśmy, nie zawiązaliśmy z nikim żadnej rozmowy na ten temat. No tylko z rozmowy może wyjść cokolwiek, tak? Jeżeli już to tylko poprzez włączenie się w rozmowę. A więc nie myślimy wtedy racjonalnie. I w
którymś momencie te uczucia opadają, tak? Emocje opadają. I to są sytuacje, które, jeżeli nie zrozumiemy, że one też pasowują się w dysfunkcyjny schemat, to one będą się regularnie powtarzać do końca naszego życia, po prostu. Bo albo będziemy wściekli, że znowu ktoś na nas obgaduje, albo będziemy wściekli, że partner się nie zachowuje tak, jakbyśmy, nie wiem, tylko oczekiwali. Że nie można na niego liczyć. Że nie można na niego liczyć. Albo będziemy zawiedzeni zachowaniem, postawą naszego szefa w pracy, tak? Cokolwiek. Nie, w ogóle nie ważne, co to jest. Ważne jest to, że my w tym dostrzegamy cierń, który wywołuje w nas paniczny ból. Ból, przykrość, o którym nie chcemy myśleć. I to są te miejsca, nad którymi właśnie trzeba pracować, a nie, że ktoś się odwraca na pięcie. No to akurat jest delikatnie powiedziane. Po tym oczywiście, jak skopał wszystkich dookoła. To są po prostu te momenty, w których ludzie zwykle kończą terapię, trzaskają drzwiami i wychodzą z impetem z gabinetu. Z tak naprawdę jednym tragicznie mocnym przekonaniem. Zawiodłem się na kolejnej osobie, która mnie nie zrozumiała. No, sprowadzając wszystkie ludzkie dramaty do wspólnego mianownika, to jest właśnie ten wspólny mianownik. Jestem niezrozumiany. Ale czy próbowałeś się kiedykolwiek dogadać? Zrozumieć właśnie, jaki jest schemat relacji, w której ty się znajdujesz? Schemat i twojej interakcji ze światem. Czy próbowałeś się w ogóle dogadać? To, co zaraz powiem, odpowiedź na to coś, jest głupia i niedorzeczna, a mimo wszystko ja się z nią spotykam ciągle. Jeśli mnie kocha, to powinna rozumieć. Ale przecież ona powinna wiedzieć. Ale czy nie jest oczywiste, że... No fucking way. Nie. Nie jest oczywiste. I to jest... Naprawdę, to jest ogromnie zaskakujące, jak bardzo to nie jest oczywiste. Jeżeli jesteś na tyle świadomą i analityczną i pracującą nad sobą osobą, że jesteś w stanie dostrzec, jak bardzo pewne rzeczy dla ciebie były nieoczywiste i poczuć zaskoczenie w związku z samą swoją ślepotą, tak? To jesteś na dobrej drodze, dopiero wtedy. Aha, to aż tak inaczej to może wyglądać u drugiego człowieka, wow. No ale jest zawsze wielkie zdziwienie. A to w ogóle nie są oczywiste rzeczy, w ogóle. A dużo się traci znajomości, dużo się traci nerwów, własnego zdrowia i szans na dobre relacje, bo każde takie powtórzenie własnego schematu to jest samospełniająca się przepowiednia przecież, która udowadnia nam, że z ludźmi się po prostu nie da. I teraz w opozycji, można powiedzieć w skrajnej opozycji do tego, są słowa Jordana Petersona, kanadyjskiego myśliciela i psychologa klinicznego, tak, który analizując wspólne cechy antycznych przekazów kulturowych, zwrócił uwagę na to, jakby na znaczenie symbolu oka, tak? Nie wchodzimy w dyskurs. Jesteśmy ofiarami, nie komunikujemy się ze światem, żyjemy w swojej dolinie, tak? W swoim jakimś dole, w swojej rozpaczy. Czym jest oko? Oko jest symbolem ciągłej, intensywnej, nieustającej obserwacji, ale również świadomości tego, że ludzie tak bardzo się między sobą różnią, że tylko pozbawiając się jakichkolwiek uprzedzeń do nich, jakichkolwiek wcześniejszych wyobrażeń, możesz nie doprowadzać
najpierw sobie, a potem między sobą, a nimi do konfliktu. Musisz uświadomić sobie, że ten świat jest tak szalenie złożony, że nie zdobędziesz nigdy o nim pełnej wiedzy. Najlepsze, co możesz zrobić, to ten świat obserwować i z nim rozmawiać i go badać. I taka powinna być filozofia relacji z człowiekiem. Ty nie zakładaj, że on w ogóle coś powinien, że jest ci cokolwiek winny, bez względu na to, w jakim stopniu zażyłości jesteście. I że on porusza się według tych samych abstrakcyjnych powinności, według których ty się poruszasz. Ponieważ on ma po pierwsze swoje doświadczenia, a po drugie ma swoje jazdy, a nie twoje. I ma wszystko swojego, ma swój swoją inteligencję, akurat ciężko stwierdzić, czym jest inteligencja, tak? Tak naprawdę, ale ma swoje zainteresowania, ma swoje uzdolnienia, ma swój sposób rozpatrywania złożonych kwestii, swój próg bólu i swój próg znudzenia i swój próg wrażliwości. Jeśli on coś powinien wiedzieć, to tylko to, co przepracowaliście wspólnie, przeszliście, doświadczyliście wspólnie w ramach wspólnego doświadczenia. No pewne rzeczy tak stają się oczywiste. Ja powinnam wiedzieć, że on nie jest złodziejem. On powinien wiedzieć, że ja nie oskarżam ludzi bezpodstawnie. Ponieważ mamy ogrom wspólnego doświadczenia w tych kwestiach. Ale nigdy nie jest tak, że on powinien wiedzieć, co ja myślę. On może wiedzieć, jaką ja mam postawę, czy jakąś zdanie na jakiś temat, co nie znaczy, że one nie mogą ulec w jakimś procesie dalszym zmianom, dojrzewaniom, tak? Ale on powinien się domyślić, nie, to matka powinna się domyślić, kiedy niemowlę płacze, co mu jest potrzebne. I jeśli twój żal sięga tam głęboko, to będziesz oczekiwał innych ludzi, że oni powinni wiedzieć. Szczególnie jeśli na tobie zależy. Ale jeśli wyszedłeś całkowicie z niemowlęctwa w swoim rozwoju emocjonalnym, nic ci tam nie zostało zaległości, to ty nie będziesz uważał, że ktoś powinien wiedzieć coś. Będziesz wiedział, że nie powinien. Albo nawet czuł, w zasadzie to nie jest wiedza, tylko to jest coś w dziwny sposób oczywistego. Mhm. I to dzisiaj na tyle. Tak jak powiedziałam, przez cały miesiąc będziemy przede wszystkim studiować pułapki związane z samym procesem programu, w który wchodzicie, czy dowolnego innego, dowolnej innej terapii, dowolnej innej relacji, rozwoju, cokolwiek. Tak naprawdę, tak wam się nie spodoba, to możecie skończyć po tym jednym module i iść do kogoś innego, ale warto, żebyście ten jeden moduł potraktowali poważnie, ponieważ tam będą te same pułapki, bo one są w tobie, więc idą z tobą. Jeszcze tylko chciałem odnieść się do słów, i to chyba pani Paulina napisała, no teraz nie będę przewijać tych komentarzy, że mamy ciężką rolę w tym programie. W ogóle właśnie nie. Nie. Właśnie nie, my po prostu prowadzimy program. Nawet jakbym powiedział, że jesteśmy mentorami, to jest za dużo powiedziane. W ogóle takie nazwy, w ogóle jakichś stanowisk, czy strasznie mnie bolą. Jesteśmy ludźmi, którzy zdecydowali się, że będą prowadzić ten program, bo mają dużo na ten temat do powiedzenia, dostrzegają bardzo wiele rzeczy i uważają, że jeżeli wejdą po prostu w dyskurs z innymi ludźmi, a będzie to ciężka właśnie rozmowa, to wszyscy na tym zyskają. A to nie boli, kiedy masz prawdziwą świadomość tego, że człowiekowi włączają się programy i co za nimi stoi, jakie deficyty emocjonalne, to on cię nie może zranić. Ja regularnie dostaję w pierdole, znaczy są mi spuszczane w pierdole, ale ja ich nie przyjmuję. Bo ja wiem, że osoba, która potrzebuje mnie zaatakować, jest biedna. Jej coś strasznie jest. No bo atakuje. Bo atakuje. No zaczęli się czuje w gorszej pozycji. Czyli wracamy. Wiecie, to my to już mamy przerobione z tylu po prostu stron, że dla nas to jest
bardzo łatwo się po prostu o tym mówi, tak? Tak, o tym się łatwo mówi i to się łatwo znosi. Oczywiście to nigdy nie jest przyjemne, ale po prostu jak ktoś ci zaczyna żygać, to go wyciszasz. Ja ci piszę. Są osoby, które mi potrafią ponad tydzień ciupać. Co tam tydzień? A ja tego, znaczy tak jednym ciągiem. Aha. Myślę teraz o tej, co tą wojnę prowadzi aktualnie znowu. Przez tydzień mi ciupała każdym możliwym kanałem, messengerem, telefonem, w sensie SMS-ami, mailem i jeszcze Remka messengerem. A ja po prostu tego nie czytałam. Po prostu nie. Jak zobaczyłam, że zaczyna lecieć gówno, to olałam. I ja tego nie biorę. To jest jej frustracja, to jest jej ból. Wiecie, to jest, to też działa w ten sposób, że ogromnie chce się odpowiedzieć takiej osobie, tak? Bo jeżeli nią targają emocje, targają nią konflikty, zadry, skryptofiary, dysfunkcje, wszystko, to chciałoby się to na każde zdanie takiej osoby w racjonalny sposób odpowiedzieć, tak? Bo to się dobija, ta chęć po prostu racjonalnego sprostowania. Ale to do tej osoby nie trafi w tym stanie. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie trafi to do tej osoby, tak czy inaczej. Tak. I Paulina pisze, że chciałabyś tak umieć. Po to jest ten program, żeby się tego nauczyć. I będziecie się też uczyć tego, co robić z tą silną potrzebą odpowiedzenia tej osobie racjonalnie. Na przykład ja sobie założyłam kanał na YouTubie i uczę ludzi o racjonalności. Teraz to już jest bardziej moja praca, znaczy na początku to było w ramach fundacji, ale mi kanał bardzo długo, bardzo służył. Za każdym razem, gdy ktoś zrobił mi kompletnie nieracjonalną krzywdę, bo o różnych rzeczach robiłam filmy, ale również o tym, to ja się mogłam rozprawić ze swoją potrzebą racjonalnej odpowiedzi, kręcąc racjonalny film o tym, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe w tej sytuacji, a nie narażać się na rozmowę ze ścianą. Jest jeszcze... I taka sublimacja, taka czy inna, blog, pisanie, gadanie samemu do siebie daje bardzo dużo. Do tej osoby nie dotrze, ale do ciebie samego dotrze to, co mówisz. I ułożysz sobie, co jest według ciebie słuszne. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że kiedy my już wiemy, co kieruje ludźmi, że oni się zachowują w ten sposób, co do którego oni by chcieli, żeby był przykry tak naprawdę, bo dla nas już nie jest. Kiedy my to wiemy, to nie sprawia, że my czujemy się jakkolwiek lepiej sami ze sobą, tak? Bo jesteśmy w jakimś innym miejscu, że nas to nie dotyka. Nie, to jest taki rodzaj smutku, ale... Przykro mi. Tak, jest ten smutek, ale na przykład dla mnie osobiście on jest po prostu gdzieś z boku. To jest bardziej taka obserwacja, która ma w sobie znowu dużo zen. Aha, rozumiem. Ta osoba jest tak czy inaczej w najlepszym miejscu, w którym teraz może być. Nie jest to fajne miejsce, ale ta osoba jest teraz najmądrzejsza, jaka może być po prostu w tym momencie. Dlatego jest mi przykro, jak bardzo daleko ona jest od nierobienia sobie bólu. Bo ona sobie robi ból. Tak. I ona, wiecie, ta osoba widzi po prostu nas i ona myśli o nas z emocjami, chciałaby nas... A my jesteśmy tutaj, to obserwujemy tylko. I dobra, może to kiedyś się zmieni, może nie. Nawet nie ma znaczenia. To powinno mieć znaczenie dla tej osoby, tak? Tyle. Taki tip od razu mi przyszedł, żeby wam do głowy podpowiedzieć. Za każdym razem, kiedy ktoś próbuje wam zrobić krzywdę, pomijając zupełnie obcego człowieka, który na was napada, żeby was okraść, ale kiedy ktoś bliski próbuje, mniej lub bardziej bliski, zrobić wam krzywdę psychiczną, to możecie być absolutnie pewni, że ta osoba cierpi. Ja miałam bardzo długo problem z tym, że mi się wydawało, że ja w ogóle nie potrafię się przebić do drugiego człowieka. Znaczy, że jak ktoś mnie strasznie rani, to ja nie umiem go zranić. Czego nie powiem, to ja nie widzę, żeby to coś przynosiło. Ja mam autyzm, więc tak zwany brak teorii umysłu.
Czyli ja po prostu się czułam, jakby ktoś wyrywał mi serce na żywca i na nie pluł i deptał. Ja mówiłam coś tej osobie i nie widziałam po niej żadnej przykrości. A co dopiero wyrwane serce, tak? I rozdeptane. Więc tak, ja nigdy nie używam obelg dla obelg i tak dalej, ale prawdy ja używam bezlitośnie. I potrafiłam człowieka godzinami tą prawdą wbijać w glebę i cały czas nie widziałam, żeby on leżał na tej glebie. Czyli on nie czuje. No to jeszcze go. Niech on w końcu poczuje. Aż w końcu zrozumiałam, widząc po sobie, jak bardzo się muszę czuć źle, żeby w ogóle wchodzić z tą osobą w konflikt, w konfrontację. Widzę, jakie we mnie jest cierpienie, które mnie zmusza do czegoś takiego. No to w nim też jest. I jeśli ktoś ma potrzebę powiedzenia komuś czegoś złośliwego, to dlatego, że ma w sobie jakieś wielkie, bolące, ropiejące coś. No to jest... Bo jak się czujesz dobrze, to nie masz potrzeby mówienia nikomu niczego przykrego, wręcz przemilczasz. Cierpienie, które jest rezultatem spraw, które nie zostały w odpowiednim tam, znaczy w odpowiednim, w danym czasie zakończone i teraz tymi silnymi emocjami, wchodzeniem w konflikty, w patologiczne relacje z ludźmi sobie to kompensujemy, tak? Okej, dziękuję bardzo. Dzięki, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.